Twórcy Dying Light 2 co jakiś czas wypuszczają specjalny community update z rzeczami, o które prosiliśmy my. W najnowszym, czyli trzecim update'cie dodali m.in. powtarzalne anomalie gierę, nową rzadkość broni, noże i naprawianie broni. No i mamy Halloweenowy event. Ale zacznijmy sobie od anomalii, bo to jest dosyć ciekawa sprawa. Są one w tych samych miejscach, co były ogólnie wcześniej anomalie, zwykłe. Tylko teraz są to takie plakaty i to nie są anomalie, tylko aberracje. Nie wiem, czy one są tylko w nowej grze plus, czy jak? One mają na mapie jakby taką specjalną ikonkę, taką powtarzalną, nie? No i to wygląda tak, że to są wzmocnione wersje anomalii z jakąś pomocą. I zobaczymy, jaka teraz będzie pomoc. A, trujący ten gość razy dwa, dobra. To już tak ograłem. Warto sobie wziąć regenkę, bo tu chłop będzie mocno bił, no i trzeba go tłuc. Jakoś bardzo skomplikowane to nie jest. Zwyczajna anomalia, tylko że mocniejsza. I z pomocą. Tam coś wybucha. Z tyłu. Dobra, pyk. To mu niewiele robi. No, chłopie. Zauważyłem ogólnie, że jak się tłucze gościa, to te jego spodnie się robią coraz bardziej rozwalone, coraz bardziej mu jakieś ścięgna widać, czy kości i tak dalej. Zależy, gdzie walisz. Ja po nogach. Bo najłatwiej. Okej, granaty. Chodź do góry. I ziup do gościa. No weź! Chłop znowu spierdziela. Ej, dajcie mi wyjść, chłopaki! Jak już trochę to wyćwiczysz, to jest łatwo. Po prostu lecisz w niego i tyle. Nie przejmujesz się tymi innymi dziadami. U, no chyba, że ten trujący ci walnie. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Siu. Gdzie ty jesteś? Aaa, walisz we mnie. Pyk. I... leży. Jeżeli coś zabiliście tam i chcecie coś zebrać, na przykład, nie wiem, virale zabiliście, no to musicie zebrać podczas walki, bo później to wam wszystko zniknie. No i tak, i teraz dostaliśmy sporo punktów legendy, 6000 aż, więc to jest zarąbista farma. Ja miałem chyba 10 leveli mniej w ostatnim odcinku, nie wiem, strasznie dużo wbiłem. I również dostaliśmy dwie skrzynki. Jedna jest legendarna, druga jest rzadka. W tej legendarnej będzie jakaś broń. Najpewniej będzie to zwyczajna, artefaktyczna, może to być legendarna i jest bardzo mała szansa, że będzie to egzotyczna, czyli nowa rzadkość broni, ale to najpewniej artefaktyczna zwykła. Zwykła artefaktyczna, no i tu leczonko i wspomagacz to podnosi na obrażenia, a tutaj materiały craftingowe. Tamtej, w tej pierwszej może być jeszcze, na przykład, nie wiem, miny mogą być, co tam jeszcze może być, świetlik UV, no takie ogólnie dosyć użyteczne rzeczy. Apteczek sobie trochę wyfarmiłem dzięki niemu. Ej, ty, jest guzik do schowania plecaka. I tak go nie widzę, ale dobra. A jeśli chodzi o egzotyczne? Już mogę się tutaj coś zauważyć. Mam jedną broń egzotyczną. Błogosławieństwo tatusia. Niestety trafił się młot dwuręczny, także no niezbyt mi się to podoba. Jest to strasznie, strasznie rzadkie. Rozwaliłem z 15 aberracji. Otworzyłem wszystkie swoje dostępne skrzynki tutaj legendarne, czyli to było 47 ich. I zdobyłem tylko jedną. Jeden młoteczek! Można zdobyć z legendarnych skrzynek z misji pielgrzyma, czyli tam chyba właśnie na stronce Pilgrim Outpost lub pokonując aberrację GRN. No jeszcze jak tu masz kontrakty, to z tej skrzynki, ale to się trudno zdobywa i masz chyba mało dalej szanse, także to jest nieopłacalne. Najbardziej opłacalne jest chyba właśnie robienie anomalii GRN, tych powtarzalnych. Wtedy masz po pierwsze skrzynkę, a po drugie punkty legendy. No a z punktów legendy też masz skrzynki. I to był trudny poziom trudności tak właściwie. A czym to się wyróżnia? Jest oczywiście większa trwałość i większe obrażenia, ale również jest specjalny modyfikator. I tutaj mamy obrażenia zadane głową wrogów. Plus 75%. Także to jest spoko modyfikator. Niestety sama broń nie jest aż taka spoko. Zwykłe modyfikatory też nie są zbyt dobre. Jest tak bardziej na ludzi trochę bym powiedział, ale nawet jak walczyłem z ludźmi, to powiedzmy, że moja podstawowa broń była lepsza. Jak otwierałem te 40 ileś skrzynek, to znalazłem właśnie taką, że regeneruje sobie wytrzymałość przy każdym ciosie, szybkim, i to jest jakby podstawa mojej każdej broni. No i dodatkowe obrażenia zarażonym. To jak dla mnie jest najważniejsze. Wiedźma Halloweenowa. No, tylko to już na mnie krzyczy chłop. Dobra, weź tam zjeżdżaj, nie? Wiedźmo, chodź, gdzie ty, chodź. Pyk. Nie, to nie ten gość. Ty, wiedźma, gdzie ty jesteś? Tu jest. Czekaj, to jest ta sama? Nie, ona ma full HP. What? Uy, weź zjeżdżaj, dobra. Zrobię tak po prostu. Gdzie ty jesteś? Nie, na górę. Leczonko. Weź mi to. Skaczę tu. Baba gdzieś. Jest. Czy drugi poziom pościgu? O, leży. I spierdzielam. Siup.
I spierdzielamy. Farmiłem tutaj na easy. Było znacznie łatwiej. Jakby easy nie zmienia tylko wartości liczbowych, ale również jest jakoś tak, nie wiem. Łatwo jest unikać pościgu. Bardzo łatwo jest z niego uciec. Przemieńców jest mało w trakcie pościgu. I tu mamy naprawę broni. I mówiłem, że to boję się, że to będzie zbyt OP. I trochę jest. Możesz naprawiać każdą broń tyle razy, ile tylko chcesz. Potrzebujesz tutaj hajsu i trochę tam zasobów rzemieślniczych. O kurde, ile złomu! No dobra, złom to można sobie tam kupić na luzie, nie? Szczerze ma to swoje plusy i minusy, bo jakby ja jestem bardziej fanem korzystania z różnorakich broni. Nawet jeżeli coś nie jest super, to mogłem sobie tego chwilę poużywać. I jakby miało to sens, bo moje najlepsze bronie zachowywałem na najlepsze, najtrudniejsze momenty. Natomiast tutaj będziesz już cały czas używał tylko najmocniejszej broni. Czej, to zawsze kosztuje 2 ostrza i 50 złomu, bo to nie opłaca się naprawiać, jak masz tylko trochę zniszczone. Oczywiście wtedy będzie większy koszt hajsu. Za naprawę całej tej broni to zapłaciłem jakoś chyba 12 tysięcy? Czegoś tak? Czej, tu jest 2,5 tysiąca za 50. No to wychodzi, że powinienem zapłacić 20 tysięcy. Nie wiem w sumie, jak to działa. Także tak, teraz zamiast latać po różnych broniach, sobie testować, ładnie się bawić różnorakimi broniami, po prostu lecisz z jedną. Szukasz jednej najmocniejszej i z nią lecisz. I trochę jakby się to kombuje ładnie z tymi egzotycznymi broniami, bo no szukasz tej jednej super mega rzadkiej, ale no trochę mi się właśnie to nie podoba, bo z eventów dostajemy różne ciekawe broni. Na przykład z eventu wampirowego, którego nie ograłem, bo najpierw mnie nie było w domu przez większość trwania eventu. Wróciłem ostatniego dnia i byłem chory. Także sam sobie to zdobyłem. To jest nożyk. On ogólnie bije dosyć mocno na mały zasięg i on strasznie szybko ładuje modyfikacje krwawienia. Także możesz ciągle jednemu, drugiemu, trzeciemu wwalić te krwawienia, jeżeli oczywiście trafisz, bo no chłopa mały zasięg, także trudno jest czasami trafić. Zaraz wam pokażę, jak to działa. No i z eventów dostajesz takie ciekawe bronie, ale w sumie jakby nie będzie ci się opłacało nawet ich używać, bo przecież masz tą jedną zarąbistą super broń. Także jak dla mnie to jest raczej na minus. Tak osobiście. Ja bym wolał stary system, ewentualnie, nie wiem, jakaś droga bardzo naprawa, ale żeby naprawić, nie wiem, maksymalnie 3 razy. Ale teraz hajs będzie jakoś użyteczny, bo aktualnie mam 500 000, jakoś nawet nie byłem bardzo oszczędny i no teraz to już będzie jakoś kosztować, nie? Także to jest spoko. Tutaj jeszcze jest jedna rzecz. Punkty legendy. Możesz zamienić rzemieślnicze zasoby na punkty. No i to jest bardzo spoko, bo na przykład mam sprzęt wojskowy z nowej gry plus, którego już nie potrzebuję. Mam też mnóstwo dużego trofeum zarażonego. Czy to się wcześniej jakoś inaczej nazywało chyba? No niepospolite, rzadkie i unikatowe, a teraz duże? No dobra, niech będzie. Sporo tego mam. Tego też mam sporo. Brakuje mi tego najmniejszego. Także ja to na spokojnie mógłbym zamienić na punkt, ale to raczej wezmę, jak już będę miał drogę, te upgrade'y do kolejnych poziomów. Tam pod koniec to już trzeba będzie jakoś 60 ileś tysięcy, także sporo. Jeśli chodzi o noże, to dodali je tak jakby normalnie do gry, nie tylko z eventów i tam płatnych pakietów, tylko są one normalnie do zdobycia w grze, tylko są one dosyć rzadkie, ja zdobyłem tylko jednego. No i tak, jak można się domyślić, niski zasięg, spore obrażenia. Weźmy tutaj takie ciśnięcie, weźmy jeszcze jakieś dodatkowe sobie obrażenia, czyli The Walking Dead. No i ziup. No widzicie, mały zasięg, bardzo mały, ale klepie, klepie. Chodźcie tu. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. Ładnie klepie, bardzo ładnie klepie. Obrażenia 600, no spore. Dobra, mam regenkę, mogę na niego lecieć. Siup, 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 siup. To jest hard. To jest wysoki poziom trudności. To jest kurde hard. A ja go sklepałem. Tylko to ma mały zasięg, także to jest trochę niewygodne. Dobra, pół życia leży. Weź, kurde, pół życia nie mam. Tu jest obok, za mną kolejny, chyba. Ja już może spierdzielam. Jeśli chodzi o ten eventowy, to on działa bardzo podobnie. I tylko jeden modyfikator jest. Tylko jeden modyfikator można wsadzić. On działa tak samo, takie same animacje. Jak gościa zabijesz, to możesz wtedy krwawienie walnąć. No i jeszcze trutka, którą sobie wziąłem. Wsadziłem. Ale z samego bicia nie ładujesz tak szybko, tylko z killi. No. I... ale stamina, stamina. Dobra, spierdzielam.
Ogólnie ten event polegał na tym, że trzeba było robić kontrakty albo wyzwania parkurowe i siłowe, także ja po prostu sobie przeleciałem w godzinę przez 11 wyzwań parkurowych i miałem to zrobione, także nie był to zbyt ciekawy event, przynajmniej dla endgame'owych graczy. Tylko ten, który sobie sam zdobyłem, jest według mnie lepszy od tego z eventu, bo on ma regenerację wytrzymałości przy szybkim ataku. Jak mówiłem, to jest podstawa moich broni. Po prostu możesz sobie cały czas bić, a nie tak jak przed chwilą było, że ja jednego gościa mocnego załatwiłem i nie mam staminy. I to ma większe obrażenia również? To chyba zmniejszyli obrażenia dlatego, że właśnie to jest ta modyfikacja z krwawieniem. Ty, to ma większą wytrzymałość. To ma trwałość większą od innych broni. Tu mamy bakę. To jest event halloweenowy. Brakuje mi tutaj jeszcze dwóch poziomów, czyli muszę wykonać cztery tutaj questy i wtedy będę mógł odblokować wszystko, co tutaj mamy. No i są maski, zarówno z Halloween 2022, jak i obecnego Halloween. Mamy tutaj jadowite urządzenie, to jest schemat. Mamy jakiś dyniogranat. Mamy, no też ten nożyk, tylko jakby w wersji już normalnej. Mamy koszmarny pazur. I tego schemat możemy zdobyć, jeżeli zrobimy cel globalny, a powiem wam, że zrobimy na luzie, bo patrzcie, to jest drugi dzień eventu, a my zrobiliśmy połowę. Event trwa 2 tygodnie, także na luzie będziecie mieli ten schemat, ale musicie odebrać na stronce. I tu są ogólnie dosyć tryhardowe te kontrakty, ale one się odnawiają co godzinę. Pokonane dyniowe przemieńce, nawiedzone gryzonie pokonane halloweenowym nożem. Ogólnie halloweenowe gryzonie, nie mam pojęcia, czy one się pojawiają, czy nie. One powinny być jakieś nawiedzone, jakby nie dyniowe, tylko jakieś takie inne, ale ja ich w ogóle nigdzie nie widuję. Chociaż miałem questa, żeby odciąć kończyny halloweenowym przeciwnikom. I waliłem wiedźmę, ale jej nie zabiłem. W trakcie walki mi się ten quest skończył, tak jakbym zabił jakiegoś gryzonia halloweenowego, więc nie wiem, czy oni są takimi ukrytymi agentami, czy jak? Nie wiem, ja po prostu nie widzę żadnej zmiany, ale może oni są ukryci? Tyran dyniowych przemieńców pokonałem w trybie współpracy, właśnie tyrani przemieńcy też również mogą mieć dynię. Nawiedzone gryzonie pokonane podczas pościgu. No i właśnie z tymi gryzonami jest problem. Zebrane halloweenowe smakołyki bez odnoszenia obrażeń. To najpierw zrobię siekę, a potem dopiero zbiorę. W sumie wystarczy jednego dyniowego zebrać. Dyniowy daje jakoś tak 120, 130. Dyniowy przemieniec. No i trzech przemieńców rozwalić. Okej, to da się zrobić. Ogólnie oni ci nakładają jakiś efekt dyniowy. Nie wiem, jak to do końca działa, kiedy oni ci to nakładają, ale działa to tak, że nie możesz brać żadnych medykamentów. Czyli trzeba wziąć wcześniej. Ale wtedy biegasz szybciej. Przynajmniej tak wynika z moich obserwacji. Dobra, chłopie. Ty leżysz. No może jeszcze nie, ale zaraz. Zaraz byś leżał. Siu. Trafił mnie? Trafił. Chłop, nie wie co zrobić. O, shit. Masz to. Bo ja muszę z niego zebrać jeszcze. Dobra, leży. Weź, chłopie. Chcę ciebie zebrać. Gdzie ty jesteś? Tu. No i super, widzicie? 100 cuksów. Zebrane. 133. Teraz się wracamy. Podczas pościgu spawnują się tylko normalne, także... No, no, no. Teraz jak się ciało zdespawnuje, to zamiast takich woreczków jest dynia właśnie. Widzicie, mam taki efekt dyni. I teraz nie mógłbym się w ogóle odleczyć, jakbym próbował. Ale leczenia, które już mam na sobie, działają. Także regenka ratuje życie. Dobra. Drugi. Zabite. Wezmę zbiorę. I spierdzielando. Dostałem też efekt kameleona, że mnie teraz nie będą bić. I ja nie wiem, czasami dostaję jakieś takie dziwne efekty, w ogóle nie wiem skąd. Miałem też jakieś takie coś, że jak biłem, to pojawiało się jakieś takie czerwone. I biłem na duży zasięg, tak jakoś strasznie mocno, nie wiem. Wiedźma jesteś w stanie ci walnąć, czy jakby po prostu Banshee, tylko ona ma teraz czapkę wiedźmy. Jest w stanie ci zrobić coś takiego, że masz odwrócony ekran do góry nogami. Dawaj, 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 ale on nie wie co zrobić. Oh shit. Kolega. Gdzie ty jesteś? Tu! Dobra, pyk. Nice, Piergilando! Jezu, ile oni tłuką. Baka. 500 smakołyków, to nie jest jakoś bardzo opłacalne. Jakby nie opłacać tak na siłę farmić tych questów. Najlepiej jest po prostu na easy farmić tych dyniowych przemieńców i zwykłych też. Zwykli dają tak jakoś 50-80 cukierków, także spoko bardzo. Tutaj mamy cukierka albo psikus, to jest wersja z tamtego roku. Wtedy były takie 3 inhalatory i one dawały ci różne efekty. Teraz to wszystko jest złączone w jedno i masz chyba 3 pozytywne i 3 negatywne efekty. Tak samo masz tutaj nowy cukierek albo psikus, też masz 3 pozytywne i 3 negatywne. To jest dosyć tanie. Można kupić też apteki, ale można również kupić to trofeum. Za 200 cuksów masz 18, także... Naprawdę, to jest zarąbista farma.
Bardzo, bardzo polecam. Zobaczmy, wezmę sobie tego, kupię trochę. Kupię sobie na pewno to. 1200. Okej, ale to jest jednorazowo. I kupię sobie to. Razy kilka. Zobaczmy, jak to będzie działać. Ten cukierek tutaj ma, że czas trwania 60 sekund, czas trwania 15 sekund. To chyba jest tak, że negatywny trwa 15 sekund, a pozytywny efekt trwa 60 sekund. Dobra, mamy tutaj dynio granat. Podpinane? Nie. A, że to się przyczepia. Bo C4 się przyczepia. Prawie wybuch o 5 metrów. Okej, ale nie ma żadnej jakby... żadnych obrażeń? Czekaj, bo mnie zaczną gonić, to ja może za dnia to zrobię. Wow, level up. Czekaj, ja nie mam 50? Nie. Zaraz będzie 50. Od 50 zaczyna się tracić punkty, nie? Ta. Połowa punktów pójdzie, jeżeli umrę. A wcześniej nie było 75% przypadkiem? Chyba to znerfili. Tak, oni robili balance legend. Zmniejszyli to, bo to było za mocne, żeby tracić 75%. Event trwa 2 tygodnie, także naprawdę polecam. Ile to, czekajcie. Do 16 listopada. No, czyli 2 tygodnie. 11 minut. Dobra, muszę poczekać. Chłopaki! Leci gra. Co? I co zrobiło wam to coś? To ich po prostu przewraca, ale syf! O, wiedźma, 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 czekaj. Chodź tu, gnoju, gdzie ty? I się. One się za dnia pojawiają w ogóle. Ho, tu gdzie? No i zarąbiliście. W ogóle jak opancerzonego walniesz, to jakby cię to odrzuca tak trochę. Czy chyba silnymi atakami? Bardziej się opłaca ich bić? Jest też chłop z kaskiem teraz. Jest chłop elektryczny gdzieś podobno, ale... ani elektrycznego gryzonia, ani wirala nie widziałem. Halloweenowego również. Ja nie wiem, co się dzieje. Dobra, czyli to jest syf. To teraz zobaczmy to. To jest po prostu speed. I to trwa minutę. Czyli długa. To ja bym poczekał, aż to się skończy i wtedy wezmę kolejny. Ty no, ale szybki jestem. No patrzcie to! Jakby chłop miał takiego speeda na co dzień. O, kolejna! A! I bronię można podnosić! O kurde, weź, weź, weź z tego. Można podnosić ich bronię. Także jest dużo sprzedawania i rozmontowywania. Niestety rozmontowywanie trwa dosyć długo. A nie! Rozmontowywanie tych takich słabych trwa szybciej. Bo patrzcie, jak chcę rozmontować to, to to jednak trwa trochę dłużej. Albo taki młoteczek, legendarny. To już chwilę trwa. Trochę mało się tego dostaje, ale jak się sprzedaje, to też się mało dostaje. Jakby zrobili, że tych broni teraz jest mnóstwo. Tych takich słabych, ale one są... one wcześniej chyba więcej kosztowały. Chociaż nie wiem, nie jestem pewien. Kolejny batonik. Znowu speed. Chłopie, daj mi coś kolejnego. Aaa, nie mogę. Dobra, ty, to wiem, dlaczego ja nie mogłem się leczyć. Bo jakby ten efekt dyniowy sprawia, że nie możesz wziąć kolejnego efektu. Czyli nie możesz jakby w ogóle używać medykamentów, niczego pod slotem medykamentu. To dlatego nie mogą się leczyć. Ale zazwyczaj oni mi dawali właśnie speeda. Jakby ci, nie wiem, przemienić czy cokolwiek. Czemu to jest elektryczność? Tak normalnie, dobra, już myślałem, że elektryczny zombiak w końcu. Ale jednak nie. Ten w ogóle jest chyba bardziej żółty. Za dużo papieża memów. Dajcie mi zjeść batonik, głodny jestem. Czy wy mi po raz trzeci z rzędu daliście speeda? Słyszę wiedźmę. Wiedźmę słyszę. Bardzo słyszę wiedźmę. Widzę wiedźmę. Okej. Ona daje dwa razy mniej niż dniowy przemieniec. W sumie jest łatwiejsza. W nocy ją trudno znaleźć, ze dnia jest bardzo łatwo. Batonik. O, i teraz jestem... Kalemelun. Znalazłem kolejną aberrację, ale nie będę tego teraz robił. Jak nie wiecie, gdzie są wszystkie aberracje, to dam wam w opisie link do mapki, gdzie są jakby wszystkie takie rzeczy typu, wiecie, te anomalie, schrony, jakieś znajdźki i tak dalej. To jest trochę niezaktualizowane, jakby tylko tam są rzeczy z premiery. Także wszystko nie znajdziecie, ale anomalie tam będą. Tak żebyście nie musieli szukać po całej mapie. Ej, speeda chyba też dostałem. Tak mi się wydaje. Tak, miałem speeda też. Razem z Kalemelunem. Czy znowu mam speeda? Jezu, chłopie. Chcesz zaryzykować? No nie widzę za bardzo ryzyka. O, czekaj! Mam to czerwone? Mam to czerwone! O! Ja mam to czerwone! Czekajcie, 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 czekajcie. Ziup. Pyk, pyk. Widzicie? Ja nie wiem, co ja robię. Ale robię. Co mnie walnęło? Wiedźma? Wiedźma jest. Stare baby walić prądem. Dawaj mi kolejnego cukierasa. Jakiś psikus. Co teraz? Okej, okay, znowu to. Sieka. Ziup, 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 ziup. Nie, tak daleko to nie. Siup, siup.
Ja nie mogę. Siup, siup. O, ale jakby dalej mnie to odrzucało, jak biłem tamtego upancerzonego. Niesamowite. Nie, 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 bo zdechnę. Psikus, please. Speed. Nie wiem, czy jest jakaś mała szansa na tego psikusa, czy jak, ale nie będę marnował już więcej tych cuksów. Miałem jeden chyba taki psikus, że po prostu coś mi wybuchło w twarz. Jakieś takie trujące, że zjadłem i od razu miałem takie boom i mnie powaliło na ziemię i trochę zadał obrażeń. Zakładam, że jeszcze jest to z odwróceniem ekranu, tak jak Wiedźma ci robi. No nie, w ogóle nie jestem w stanie żadnego psikusa wydropić. Ty, ale baka chyba powinien zaraz być. Zaraz zdechniecie, po kraki! Stoi dzieciak na dachu, krzyczy do Gryzelina dole. Dlaczego każda gra musi tak bardzo uwydatniać głupotę dzieci? Wizard with a Gun, Sons of the Forest, Dying Light. Że taki cwaniak, że wezmę wam w pieprze, jak nagle go pogonisz, to od razu spierdziela. Dlatego nie mam kontraktów tygodniowych, bo już mam jakiś aktywny. Halloweenowi zarażeni podczas działania z ugrega psikus to nie ma sensu, bo tych Halloweenowi zarażonych jest mało, albo wiedźmy, albo przemieńce, albo niewidzialni jacyś kurde widmo. Zabici tyrani dyniowych przemieńców, to kurde musiałbyś szukać tyranów, a jakoś nie bardzo pokazują mi się powiadomienia z tyranami. Nie wiem czemu. No jedyne to, że zabici nocy zarażeni to ma sens. Pokonanie dyniowych przemieńce. Oczy te kończyny, to jest długie. Pokonani Halloweenowi zarażeni, bez leczenia. O, chyba nie. Dobra, robię to. Muszę anulować swój kontrakt jakiś, jaki ja mam. Siewcy zarazy. Może by to dokończyć. Dobra, wyszło. No i się opłacało. Level up, Shenxiu. Dobra, zarażenie pokonaj nocą, lecę na noc. Idę mordować. A czy w dwa ognie tutaj nie będzie najłatwiej? Czy to jest, że Bloody Ties? A nie, ja myślałem, że to jest to ze strzelaniem. O Jezu, to jest to z wybuchaniem. Nie, 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 nie. Dobra, placówki gier. Okej. Okay. Nikt nie spodziewa się inkwizycji, co? Jakiś kontrakt randomowy zrobiłem. Wiecie co? Nie. Musiałbym zrobić 9 takich. Tu gdzieś było wyzwanie, żeby zabić 100. O, tutaj. Super. Świetna farma, po prostu świetna. Wszystkich tutaj na kolce, dawaj. To trwa ile? 2 minuty. Aha, to w 10 minut jestem w stanie to zrobić. Ale to są jakie głupie, one wszystkie lecą do tego wahadła. Minus, minus jeden? Dlaczego minus, minus? Co ty w programista się bawisz? No i elegancja Francja, mek. Baka szósta ranga. No dobra, to dawaj ostatnie. Oj, drogie, ale dobra. Biorę jedno, biorę drugie. No i pokupuję każdą maskę, żeby mieć. No i super, wszystko kupione, teraz tylko to. Śmieszne. Fajna maska. Albo to. Nie, no tam wolę Plagusa. To jest ogólnie darmowy zestaw. Możesz tylko sobie odebrać w sklepie za punkty. Tylko on jest tymczasowo dostępny. Później on będzie płatny. Tymczasowo darmowy w sensie. Koszmarny pazur. Przez te ostrza płynie trucizna. Kto zostanie ugodzony, zacznie tańczyć niczym marionetka. Obrażenia zarażonym zadawane. Regeneracja przy szybkim ataku. Nie można tego modyfikować w ogóle. Ale śmieszne. Ej, bez kitu. On jakby ma animację pazurów, a nie bicia normalnego. Ej, customowe animacje zrobili temu. Weź mnie odlecz najpierw. I siup. Czekaj, to truje. O, kurde, że ty tak potrafisz? I siup. Dostał trucizną. Dobra. Nie trafiłem. I pum. Dobra. No, jest to takie średnie. Tak na 30% powiedział. W sensie ogólnie jest coś takiego, że jak tutaj mamy legendę, to wzmacnianie kastetów jest o 6%, a tutaj wszędzie jest o 4%. Także jeżeli byśmy wzmocnili te kastety jakby na full, to no mogłyby być wtedy mocne bardzo. A jak z tym nożykiem? Ten nożyk można już ulepszyć. Premia do obrażeń. Na tyłach wroga. O! Czyli to jest do ataku w plecy. Usłyszysz śmiech, gdy otrujecie moją uciechą. Moje rozbawienie doprowadzi się do szaleństwa. Do szaleństwa doprowadza mnie polityka Techlandu. Ale ty nie masz regeneracji przy szybkim ataku, nie? Nie, nie masz. A bijesz jakoś ładnie? A, ty trutkę strasznie szybko regenerujesz. I siup. Pyk, pyk, pyk. O, dostałem ten efekt specjalny.
No, to teraz będę kosił. No, nawet nie jestem w stanie go zabić. Już nie mam staminy. Dobra. Już mam, z powrotem. Nie. Oj, nie. Moje zwyczajne bronie lepsze. I po to farmiłem 20 minut? Oh shit. Moje zwyczajne bronie są wciul lepsze. Także tak. Spoko jest update, spoko jest Halloween. Jedyne co mi się nie podoba to właśnie ten rework jakby broni. Że teraz możesz ją po prostu naprawiać w kółko. Trochę to im obsuje. No bo jak już zdobędziesz jakąś jedną mocną, egzotyczną broń, no to... Kurde, cała reszta pójdzie w niepamięć, no po co ci jakieś itemy z eventów czy cokolwiek, no żeby się pobawić chwilę czy coś takiego, ale no... Dobra, jakby bardzo szybko ładujesz truciznę i co z tego? Truciznę pod krytyk i walić ją co, nie wiem, 5 sekund. Bez żadnych silnych ataków. Te granaty do dupy, te maski są spoko... To jest najlepsze, że można to farmić. Także będzie jeszcze czwarty community update, tam bronią palną, tower raid i tak dalej. Albo może rozłożą to jeszcze na piąty, nie wiem, ale obiecali, że w jesień i zimę będzie. A zima się już wkrótce zbliża. Także tak, ja ogólnie uważam, że wszystko jest super, oprócz tego naprawiania broni. No i ta broń palna mnie niepokoi. Także tak, w tym odcinku tyle, że będę do zobaczenia, siema.